Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam kulisy tego, jak skomentowałem mecz Znicza Pruszków z Lechią Gdańsk prosto ze stadionu w Pruszkowie i było to spotkanie 21. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Na stadion dojechałem bardzo wcześnie, na tyle wcześnie, że jeszcze nie było nawet gotowych do odbioru akredytacji, ale poczekałem chwilę i te akredytacje były już gotowe. Odebrałem swoją akredytację stałą na rundę wiosenną, mianowicie postaram się skomentować dla Was wszystkie domowe mecze Znicza do końca sezonu, także taka akredytacja właśnie mi była potrzebna. Następnie byłem na Murawie, żeby nagrać dla Was jakieś różnorakie przebitki, zrobić zdjęcia i tak dalej, zapoznać się też ze stanem Murawy, a o tym trzeba wspomnieć, bo stan tej Murawy w trakcie tego spotkania był naprawdę tragiczny. To, co się działo pod bramkami, to można nazwać bardziej piaskownicą niż boiskiem i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca na tym poziomie. Samo stanowisko komentatorskie rozłożyłem bardzo szybko, laptop, oczywiście stojak na telefon, notatki oraz mikrofon. Wszystko to miałem gotowe, także mogłem spokojnie sobie posiedzieć, obserwować rozgrzewkę i analizować składy obu drużyn. Składy obu drużyn, które były naprawdę interesujące. W Zniczu też mieliśmy dzisiaj dwa debiuty, a właściwie dzisiaj w niedzielę mieliśmy dwa debiuty. Mianowicie zadebiutował Radosław Majewski, który po 18 latach wrócił do Znicza Pruszków. Znicz to jest klub, w którym się wychował ten wielokrotny, nawet reprezentant polski zawodnik, który zagrał kilkaset meczów w Ekstraklasie, ponad 150 spotkań w Championship, także naprawdę wielka postać, która wróciła do Znicza w tę zimę, oraz Kaito Imai, czyli drugi Japończyk, który trafił do Znicza po Szumie Nagamatsu. Mecz sam był bardzo interesujący, mianowicie Lechia wygrała ostatecznie 2-0 po bramkach Maksyma Chłania, a teraz zapraszam Was już na skrót mojego komentarza. Zapraszam do słuchania i oczywiście podzielcie się swoją opinią o tym meczu w komentarzach. Maksym Klan przed 16, oj, Klan w polu karnym, Klan i bramka, bramka dla Lechii Gdańsk, fantastycznie teraz uderzył Maksym Klan, gol tego zawodnika, trzecia bramka w tym sezonie. Maksym Klan pokazuje klasę w tym meczu i gra fantastycznie, Lechia prowadzi ze Zniczem Pruszków. Karnym Klan, ależ bramka, fantastyczne uderzenie Maksyma Klana, no i 2-0 dla Lechii, drugi gol tego piłkarza w tym meczu, czwarta bramka w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi. No ten zawodnik pokazuje dzisiaj pełną klasę swoich umiejętności. Po meczu przeprowadziłem kilka bardzo interesujących wywiadów z zawodnikami oraz trenerami obu drużyn i rozmowy te możecie obejrzeć na kanale projektu Football. Link załączam Wam oczywiście w opisie. Porozmawiałem z Wojciechem Błyszką, Miłoszem Mleczką, Mateuszem Grudzińskim, a także trenerem Znicza Mariuszem Misiurą i udało mi się też porozmawiać z dwoma piłkarzami, a także trenerem Lechii. Porozmawiałem z Tomaszem Neugebauerem i Łukaszem Zjawińskim, a także oczywiście szkoleniowcem biało-zielonych, czyli Szymonem Grabowskim, także serdecznie odsyłam do tego materiału, a jeszcze wracając do samego spotkania, no był to naprawdę mecz bardzo emocjonujący, zresztą mieliśmy tam też czerwoną kartkę, którą otrzymał ostatecznie Szuma Nagamatsu, no i moim zdaniem w 100% zasłużona kartka, a także mieliśmy nieuznaną bramkę dla Znicza Pruszków, to było piękne uderzenie Wawrzyka zza pola karnego, naprawdę piękny strzał, ale ostatecznie ta bramka została anulowana przez wcześniejszy faul Radosława Majewskiego. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie do końca tego materiału. Przypominam o subskrybowaniu kanału i zostawianiu łapek w górę. Słyszymy się w następnych odcinkach. Cześć!